wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. We shall never surrender. Overcome this premeditated invasion. The American people in their righteous might will win through to absolute victory. Nazywam się Michał Rapacz, a ja Mateusz Malik i to jest podcast Beczka Prochu. Witam w kolejnym odcinku naszego podcastu. W dzisiejszym epizodzie oddamy głos niemieckim żołnierzom walczącym na froncie wschodnim II wojny światowej i przytoczymy ich listy. Jeśli chcesz wesprzeć naszą działalność już na początku, zostaw subskrypcję z dzwoneczkiem, a także łapkę w górę pod odcinkiem. Jeśli chciałbyś jeszcze bardziej wesprzeć naszą działalność, wejdź na patronite.pl/beczkaprochu. Listy, które przytoczę w tym odcinku, zostały opracowane w części przez Sergiusza Kazimierczuka, a on posłużył się listami, które zostały przechwycone przez komórkę oddziału 2 Komendy Głównej AK. Oprócz personalnych odczuć żołnierzy, niektóre z nich zdradzały informacje na temat położenia niemieckich wojsk, a także planowanych działań. Nierzadko wyrażały poparcie dla nazizmu i niemieckich planów. Listy z 1942 roku autor opracował w kwartalniku Karta, który możecie znaleźć w opisie. Część listów pochodzi także z książki Price'a Jeśli czytasz te słowa, ostatnie listy żołnierzy z linii frontu, od wojen napoleońskich do współczesności. Obie publikacje bardzo polecam. W listach nierzadko żołnierze wyrażają swoje poparcie dla Hitlera i jego działań. Przytoczę list jednego z szeregowców. Każdy z nas wypełniać musi swoje obowiązki, a przede wszystkim czcić i kochać naszego drugiego Führera i słuchać bezwzględnie jego rozkazów. On jeden prowadzi nas do zwycięstwa. Wyrażano także poparcie dla innych osób rządzących państwem. Starszy kapral pisał: możesz być pewna, że Göring dotrzyma słowa i że zwiększą wam przydziały żywnościowe. To nagroda za nasze trudy. Ukraina to olbrzymi teren, z którego będziemy czerpali bez końca. Możesz sobie wyobrazić, ile tu już zdziałano, a co dopiero będzie w przyszłym roku. Dziś jest tu jeszcze 1000 kilometrów nieuprawianej ziemi. Gdybyś wiedziała, jak tutejsza ludność mieszka. Najbiedniejszy z naszych biednych mieszka 1000 razy lepiej. Cieszmy się, żeśmy uniknęli tej zarazy bolszewickiej. Nie wiem, jak powinniśmy dziękować naszemu Führerowi za to, że zawczasu temu zapobiegł. Przypuszczam, że ta wojna na wschodzie już zbyt długo trwa. Może jeszcze przyszły rok i na tym się skończy. Listy są często nacechowane nazistowską ideologią. Podporucznik Kerner pisał: nie obawiaj się o mnie, jestem ostrożny, jednak bezwzględny. Mój punkt widzenia. Ten naród zasługuje tylko na bat. Tylko w ten sposób można ich wychować. Część z nich już się o tym przekonała, lecz większość trwa nadal w uporze. Wczoraj miałem możliwość obejrzenia 40 partyzantów. Czegoś podobnego jeszcze nie spotkałem. Dopiero wtedy przekonałem się, że wyłącznie my jesteśmy panami, reszta to Untermenschen. Szeregowy Gutr pisał: Krystyna pyta się w liście, czy mi nie wstyd, że służę w SS. To chyba nieporozumienie, bo każda broń jest równa. W innym liście kaprala przeczytamy: u nas zagrała trąbka, znów zabieramy się do skóry bolszewickiej. To będzie jeszcze ciężki orzech do zgryzienia, ale zwyciężymy. Każdy milcząco wypełnia obowiązki. Tu nie ma zawiści, jeden pomaga drugiemu, widzimy tylko ten cel, który wskazał nam Führer. Jesteśmy dumni, że wolno nam walczyć dla ojczyzny niemieckiej i jej kierownictwa. Nikt nie potrafi docenić tego, czego tutaj dokonujemy. To ciche bohaterstwo. Nasze serca są z żelaza, nerwy ze stali, siła woli niezłomna. Wszyscy umieramy chętnie dla istnienia Wielkiej Rzeszy. Nie żądamy nagrody, lecz tylko wiary narodu dla naszego Führera, waszej wytrwałości i wierności. Nigdy nie zapomnimy o naszej przysiędze złożonej Führerowi. Znosimy chętnie wszelkie trudy i znoje, mrozy, głód, byle utrzymać ojczyznę na wysokości zadania. Nie z myślą o Reichu. Wolno myśleć o sobie, lecz o wielkim zadaniu. Jesteśmy atomem w ręku Führera. Niemcy muszą żyć, choć my umieramy. Bardzo często w listach można także spotkać teorie o wyższości rasy niemieckiej nad innymi ludźmi, Słowianami czy też Żydami. Jeden z szeregowych pisał: odczuwamy, że jesteśmy na wschodzie. Człowieku, tutaj stykamy się z takimi ludźmi, że włosy dęba stają. Wszystko to, co jest Moskalem, Polakiem i Żydem, to wszystko cuchnie gnojem. Doprawdy, że nawet naboju dla nich szkoda. Niedawno znów zamordowano jednego z moich kolegów. Szuka się winowajcy, lecz na pewno się go nie odnajdzie. Za to rozstrzelano do obecnej chwili 28 zakładników, a kolejka dalszych zakładników nastąpi niebawem. Czujemy, że nie jesteśmy w Reichu. Wrogów mamy na każdym miejscu. Chętnie bym powrócił, czy nie możesz mi tego ułatwić? Strasznie się niepokoję o dalszy los.
Chciałbym bardzo znów pracować w partii, a nie siedzieć tu na wschodzie. Mam niezłomną nadzieję, że jednak uda mi się porzucić wojsko i wrócić do mojej ukochanej służby partyjnej. Kapral Fritz Schroeder pisał: odradzam wam poważnie przenosić się do generalnej guberni, a zwłaszcza do Lublina. Wszystkie miasta polskie są brudne, zawszone, a naród podły i w ogóle to niebezpieczne przedsięwzięcie. Jeden ze starszych kaprali w swoim liście zawarł takie informacje. Bolszewicy to nie są ludzie, to zwierzęta. Już od 4 tygodni nie ściągałem ani butów, ani munduru. Zatracamy się tu zupełnie i zdrowie też zaczyna szwankować. Leżymy od 150 do 200 metrów naprzeciw rosyjskich pozycji. Ogarnia nas rozpacz i depresja. To istne piekło. Walka jest bardzo ciężka, utrzymuje nas tylko myśl, że walczymy dla was, ukochanych w kraju. Autorzy nierzadko komentują wydarzenia, które dzieją się w Rzeszy czy na zachodzie Europy. Starszy kapral pisał: słyszałem o strasznym nalocie na Düsseldorf. Nie mogę się uspokoić. Cóż, kiedy my żołnierze jesteśmy bezsilni, trzeba zamknąć pysk i walczyć. Koledzy, którzy wracają z urlopów, opowiadają, że wy w kraju wierzycie, że my tu jeszcze w tym roku skończymy. Chyba te naloty poprzewracały wam w głowach, że nie umiecie logicznie myśleć. Jeden z kaprali komentował: to, że stoimy w miejscu, nie jest jeszcze najgorsze, ale że Anglicy nasze żony, dzieci i domy bombardują, tego im nigdy nie zapomnimy. Spotka ich za to kara bezlitosna. Chociaż u nas nie jeden ma tu już wszystkiego po czubek nosa, to jeszcze zawsze zgłosi się na ochotnika przeciwko wyspie. Żołnierze często wyrażają też zmęczenie wojną i porównują się do tych, którzy znajdują się w domu lub na urlopie. Jeden z plutonowych pisał: jakże zazdroszczę tym, którzy obijają się w kraju. Czy ci tchórze choć to doceniają? Właściwie nie widzą wojny. Bo pomyśl. Już 2 lata jestem w wojsku i to bez urlopu, a telenie siedzą w domu, a nas nie ma kto zluzować. I dziś nie ma widoków na to, by się stąd wydostać. Nie rób sobie najmniejszych nadziei, że wojna w tym roku się skończy. Mowy o tym być nie może. Jednym z podstawowych elementów niemieckiej nazistowskiej ideologii był antysemityzm, wpajany w głowy żołnierzy od wielu, wielu lat przed wojną. Przejawia się on bardzo często w listach. Żołnierze nie tylko wyrażają antysemityzm, ale opisują swoje konkretne działania, które podjęli na froncie. Kapitan Emil Fritsch z Policji Bezpieczeństwa pisał: praca moja polega na walce z bandytami i tępieniu Żydów, a więc ta sama praca co dotąd. Na tym polu dokonałem już dzisiaj niejednego, jestem tu blisko 4 miesiące. Nerwy moje ucierpiały znowu trochę, bo praca ta nerwy szarpie, ale zrobione być musi. Willy Schneider z Komando Strzeleckiego pisał: przed paroma tygodniami zostali tu Żydzi posłani na łono Abrahama. Ja odwiedziłem kilka razy getto. Możesz sobie żywo przedstawić, że nie było to bezowocne. Zabrałem duży kosz pełen bielizny i materiałów ubraniowych, który zabiorę ze sobą lub wam poślę. Żołnierze także próbują przewidzieć skutki ataku na Związek Sowiecki. Wśród pozytywów pojawiają się też sygnały defetystyczne. Kapral Otto Friedl pisał: jestem przekonany, że wskutek zajęcia tutejszych terenów warunki gospodarcze w Rzeszy muszą się poprawić. Gospodarczo panuje tutaj wzorowy porządek. W każdym majątku jest jakaś specjalna hodowla. Stalin, mówiąc o raju sowieckim, miał do pewnego stopnia rację, bo kraj ten jest żyzny, urodzajny i bardzo wielki. Ale cóż z tego, gdy ludność z tego bogactwa nie mogła korzystać? Wszyscy musieli na tych majątkach pracować, z wyjątkiem ułomnych i starców, a korzystać mogli zaledwie z przydzielonych im małych ogródków. Za pracę płacono grosze lub wcale. Przydziały były minimalne, o ubranie musieli żebrać u komisarzy. Dlatego też nie ma tutaj sklepów ani nawet szynku. Rej wodzili Żydzi. Ludność była steroryzowana. Unikała sprzeciwu, bojąc się wysłania na Sybir. Rozmawiałem z takim, co wrócił po 3-4-letniej tam bytności. Robią wrażenie idiotów. Szkoda, że nasi krajowi komuniści nie mogą zobaczyć raju sowieckiego. Na pewno uspokoiliby się i przestali agitować. My chłopom rosyjskim zwrócimy ziemię. Wielu z nas tutaj się osiedli i zaprowadzimy gospodarkę niemiecką. Ta wieś, w której jesteśmy, poddała się zupełnie bez walki, wskutek czego nie ma zniszczeń. Ludność już przywykła do nas. Nie wolno nam im nic zabierać. Cała nasza propaganda idzie w tym kierunku, aby dać im jak najwięcej, a w ten sposób zabezpieczać sobie tyły. Jedno jest przykre, że tym ludziom tak bezwzględnie wierzyć nie można, bo za plecami są fałszywi. Żołnierze bardzo często komentowali także bieżącą sytuację na froncie. Jeden z szeregowych pisał: nasz batalion jest obecnie w ataku.
Leżę tutaj całkowicie odcięty. Nie dochodzi do nas żadne zaopatrzenie żywnościowe. Jednym słowem, jeszcze mi tak źle w życiu nie było. Wszy i pluskwy ani w dzień, ani w noc nie dają spokoju. Moje ciało jest całkowicie porozdrapywane. Szeregowy Erik Enlitz pisał. Powiadam wam. Gdziekolwiek Niemcy się zjawiają, to tak jakby szarańcza przeszła. Wszystko wyjedzone do cna. Rosjanie nic chłopom nie zabierali i woleli dowozić sobie żywność samolotami. My zaś zostawiamy chłopom tylko życie i może jeszcze parę kartofli. Żołnierze poruszają oczywiście także to, co wojna niesie ze sobą. Szeregowy Matula pisał. Serdeczne pozdrowienia z Mińska. Brzeź litewski mamy już za sobą. Muszą nas już bardzo potrzebować, skoro wiozą nas w tempie pospiesznym. Sama płaszczyzna, żadnych gór, nic tylko rosyjska równina. Na drodze przy kolei groby i tylko groby. Strącone samoloty, przewrócone ciężarówki, spalone wozy pancerne i potężne leje od granatów towarzyszą całej drodze. Kapral Schuster pisał. Lazarety polowe przepełnione są chorymi na tyfus plamisty. Przyczyną tych chorób są oczywiście wszy. Niestety 90% chorych umiera. Jeden ze starszych kaprali, Witold Osiński, komentował. Teraz to przynajmniej nic się nie marnuje. Jak koń pada, to pożeramy go momentalnie niczym lwy. Siły są wyrównane. Nieprzyjaciel ma tak samo dobrą broń jak my. Nie możemy tego dłużej znieść. Biją nas własną bronią. Działania na froncie wschodnim jeden z żołnierzy komentował. Jak straszna jest ta wojna w Rosji. Szczególnie tu na odcinku Rzew-Wiaźma. Nie da się opisać. Bagna i trzęsawiska. Bunkry stoją pełne wody. A teraz mamy już 21 stopni mrozu. 4 miesiące byliśmy bez poczty. Wyżywienie też jest bardzo marne. Dają nam tylko pół chleba dziennie. Rudolf Kurt w liście do żony pisał. Nogi szybko zaczynają ropieć. Na razie ustrzegłem się tej przykrości, ale na błotnistej leśnej ścieżce ugrzązł mi lewy but i musiałem oderwać zelówkę. Maszerowanie w takim bucie jest okropne. Jako podsumowanie możemy przytoczyć list Aloisa Dwengera, który opisał działania na froncie. Żołnierz zawsze ostrożnie wyłania się zza osłony, bo w każdej chwili może zostać trafiony przez kulę. Pociski spadają co dnia, wstrząsają podłożem i rozrzucają grudy ziemi. Okop drży, odłamki świszczą nad głowami. Wyobraźnia pracuje gorączkowo, a on siedzi okutany w schronie, przemarznięty godzina po godzinie, nasłuchując z napiętymi nerwami. Uważam, że prawdziwe bohaterstwo wiąże się ze znoszeniem takiej koszmarnej codzienności. Przytoczyłem tutaj wiele wypowiedzi żołnierzy niemieckich, które budują nam pewien obraz zarówno ideologiczny, który przedstawił, dlaczego żołnierze walczyli na froncie i nierzadko przedstawił ich poglądy spójne z niemieckimi nazistowskimi poglądami na temat właśnie m.in. ras panów, wyższości nad innymi rasami, antysemityzmu, konieczności stworzenia przestrzeni życiowej na wschodzie itd., a także opisał przy tym ich odczucia, to, że informacje z innych frontów do nich docierały, oczywiście prawdopodobnie propagandowe w większości. Jeśli chcielibyście usłyszeć więcej listów, na przykład z innych kampanii, czy też z innych frontów wojennych, czy w ogóle na przykład z innego konfliktu, dajcie znać w komentarzach. Jesteśmy w stanie przygotować takie materiały ze względu na bogatą literaturę, a także archiwa. Zachęcam do tego, żeby samemu sobie poczytać trochę te listy i sięgnąć do tych książek, które znajdują się w opisie w ramach bibliografii. Jeśli chcielibyście wesprzeć nasz kanał, nie zapomnijcie o subskrypcji, a także łapce w górę. To naprawdę bardzo pomaga w promowaniu materiałów. Jeśli chcielibyście jeszcze bardziej wesprzeć naszą działalność, zapraszamy na patronite.pl/beczkaprochu. Pamiętajcie o tym, że staram się tutaj zachować możliwy obiektywizm. Nie za bardzo komentuję to, co się znajduje w listach. Taką dyskusję możecie toczyć oczywiście pod filmem. Mam swoje własne przemyślenia na temat tych listów, a także odczucia, ale raczej staram się nimi nie dzielić ze względu na to, żeby każdy mógł wyrobić sobie na ich temat własne zdanie. Oczywiście tak samo jak część osób tutaj pisała w komentarzach, nie mamy na celu w żaden sposób gloryfikowania wydarzeń, które działy się podczas II wojny światowej. Raczej staramy się to wam pokazać, żebyście wy mogli stworzyć sobie własną opinię na ten temat. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do kolejnego materiału.